Siema, siema wszystkim, kurwa, niestety muszę się nagrać, bo nie chce mi się rozpisywać ponownie, bo kurwa, aż mi się kurwa ręce trzęsą, jak słyszę, co ta parówka dla nieomielanciu znowu kurwa nagrywa na mnie na wywiadach. Gość twierdzi, że go kurwa zastraszam. To już oficjalnie się rozpierdala na mnie, jest jebaną e-konfidentą, także chuj ci kurwa w mordę. Jebać takie kurwa prójdupy jak ty. Twierdzisz i uważasz, że kurwa, że nie przyjadę sam, że przyjadę z kolegami. Spokojnie, nie martw się, załatwimy to w cztery oczy. I mam nadzieję, że to po prostu nie skończy się tym, że kurwa będę kurwa leżał kurwa w kryminale, a później twoi koledzy będą z tobą kurwa musieli jechać. I to dobrzy koledzy, którzy siedzieli, grypsowali. W takim kręgu się obracasz, także mam nadzieję, że to, co będzie między nami na żywo, nie wyjdzie poza kurwa światło dzienne. Także do szybkiego zobaczenia. A o co chodzi? O to chodzi, że kurwa gość gada, że udaje kontuzję. Wczoraj Patryk Lewato-Łukaszewski uświadomił wam wszystkim sportowcom, którzy wątpią, powątpiewają w moją kontuzję. 8 dni przed galą jęło mi kolan, nie mogłem stanąć. Kolano mi wyskakiwało ze stawu, tam z czegoś, jak, nie wiem jak to się tam zwie. Ale miałem w chuj niestabilne. Na walce mi wyjebało. Nie mogłem na nogę stanąć. Także słuchajcie, chodzi o to, że tak. Gość mówi, że jestem hipokrytą z tego względu, że mój kolega Bartek z Torunia, który bił się tydzień temu u mnie na gali The War, walczył z kontuzją. I ja mu kurwa kazałem walczyć ze załamaną ręką. Tak, kazałem mu walczyć ze załamaną ręką, bo my jesteśmy kibicami, my się nie poddajemy, walczymy do końca, bez względu na to, co się nam stanie. Walczymy, nie klepiemy w matę. No i kurwa, to jest wszystko, co mam do powiedzenia. A on porównuje moją walkę szpili do tej walki Bartka. Jak można kurwa porównać tą kontuzję do tej kontuzji? Bijąc się w stójce, łamiąc sobie rękę, masz jeszcze do bicia łokcie, nogi, głowę, kurwa, łokcie, wszystko. I tyle. Ale kurwa, jeśli ci pęka noga, czy wylatuje ci kolan ze stawu, skręca ci się kolano, czy łamiesz piszczel, to jest chyba kurwa logiczne, że nie będziesz kurwa stał na rękach, wstał na rękach i nie będziesz się kurwa bił, tak? Jakim to trzeba być kurwa mózgiem, czy tam bezmózgiem, żeby tego kurwa nie zrozumieć? Łamiąc sobie jedną rękę, to jest oczywiste, że stoisz na nogach i się bijesz dalej. Ale kurwa, jeśli łamiesz sobie nogę lub ci kolano się skręca, to jest oczywiste, że padasz, przecież nie będziesz stał kurwa na jednej nodze jak jakiś kurwa debil i kurwa czekał, aż zostaniesz kopa, żebyś się sam przewrócił, żeby się zawodnik przewrócił. Słuchajcie, walki nie odklepałem, walki nie poddałem, czekałem, aż szpila mnie ubije. Potrafił parę razy mnie w bark, sędzia przerwał walkę. No wiadomo, ja tam byłem już bezbronny, nie mogę mu oddać. No byłem tak skontuzjowany, to był taki kurwa ból. Wstać nie mogłem, bo kolana by mi spierdoliły, w ogóle w drugą stronę, to już w ogóle bym skończył kurwa na sorze z operacją cięższą. I tak by to się kurwa skończyło. Także wracając do tematu, kurwa, dzbanie jebane. Nie porównuj złamanej ręki do kurwa kontuzji nogi, bo na nogach trzeba stać, żeby walczyć, tak? A na rękach, jak mam kurwa stać? Wiesz, to nie jest kurwa ciężkie do przemyślenia i ty mówisz, że ci w walce kurwa jebo też więzadło. Ale kurwa, gościu, każdy ma inne kontuzje, każdy zupełnie to inaczej odczuwa. Jednemu kolano wyskakuje od razu, drugiemu nie, bo mięśnie bardziej mu trzymają i tyle. No i mam nadzieję, że wytłumaczyłem co jak. Także kurwa dzbanie, słuchaj, jeśli ja chciałbym przyjechać z kolegami czy coś, czy mówisz mi, że ja się ciebie obawiam? Ja się ciebie kurwa nie obawiam. Ja napisałem do ciebie kurwa prywatną wiadomość. To ty się kurwa obsrałeś, to ty mi nie odpisałeś. I teraz gadasz publicznie kurwa, że ja tutaj przyjadę z kolegami albo coś. Pakujesz mnie kurwa na minę. Nie martw się. Życie się nie kończy kurwa zaraz, czy za 2 miesiące, czy za pół roku. Spotkamy się prędzej czy później. No ale mam nadzieję, że nasze spotkanie zostanie kurwa tylko i wyłącznie dla naszego grona. Chłopacy od nas się dowiedzą co i jak. Pewnie pójdzie to w Polskę, bo ja tego tak kurwa nie zostawię, ale mam nadzieję, że zamkniesz mordę i pokażesz kurwa kawał charakteru. Tak jak pokazujesz na wywiadach, cwaniaczku. Jebać takich kurwa ludzi, panowie. Trzeba robić swoje, nie można się przyjmować takimi rzeczami, bo zawsze prój dupy się znajdą. Gość kurwa nie ma za grosz honoru, by nie wypowiadać się na mój temat. Była kiedyś taka sytuacja, że pomagałem jego córeczce, jak była ciężko chora, jest cały czas ciężko chora. Sorry, trochę mi się język plącze, bo jestem cały czas na emocjach, a ja mam ciężko z tym, żeby się troszeczkę ustabilizować, żeby o tym nie myśleć, żeby się bardziej skupić na rozmowie. Ale mówię to bez żadnych prób na kamerkę, żeby to zajebiście wyszło, mówię to prosto z serca. Była jakaś taka sytuacja, że zbierali chłopacy pieniądze, na dziecko były zrzutki.
Bardzo dużo pieniędzy od siebie przekazałem. Nie trąbiłem o tym, bo nie byłem osobą medialną. Może w jakiś sposób lekko byłem, ale nie jestem osobą, która będzie kurwa krzyczeć, kurwa, jak wszyscy influencerzy, że temu pomagam, temu wpłacam i tak dalej. Była sytuacja, że Ferrari nie chciał 20 koła oddać na jego córkę. Przekazałem komu trzeba, żeby oddał. No i wiadomo, że oddał, bo nie miał wyboru. No ale wiadomo, takie rzeczy się nie docenia, takie rzeczy ma się wyjebane. Jeśli jest kurwa możliwość wybić się na kimś, bo nie idzie w biznesie, bo kurwa pieniążki się kończą, bo jest się kurwa jebanym debilem, który kurwa nie potrafi wydusić z siebie ani fajnego słowa, ani jednego, nie jest osobą, która się klika, to wiadomo, trzeba poddymić, kurwa, trzeba pozaciepiać, oczywiście mnie, kurwa, bo nikogo innego nie potrafi, bo nikt inny się kurwa tak nie klika jak ja. No i wiadomo, gość sobie szuka waleczki, ale gwarantuję wam, gwarantuję tobie, kurwa, dzbanie, Danielu, że waleczki ze mną nie dostaniesz sportowej, nie ma takiej możliwości, nie będziesz na moim imieniu i nazwisku się kurwa wybijał, zarabiał, koniec, skończyło się, kurwa. Także mam nadzieję, że dojdzie tu do wszystkich prójdób i w końcu pozamykają mordki. Także dziękuję wszystkim wam za wsparcie, bo dostaję od was setki wiadomości, że kurwa, no nie no, Daniel stał się już pośmiewiskiem Polski, także wśród nawet sportowców. Tyle w temacie.